Alleluja. Dzisiaj jesteśmy w drugiej części nauczania o oblubienicy, a więc o 12 rozdziale z Księgi Objawienia. I choć nie będziemy dzisiaj omawiać, bo ta księga nie omawia charakteru oblubienicy, to jednak chciałabym zacząć fragmentem z listu do Efezjan z 2 rozdziału, 14 wersetu. Tam Paweł napisał tak. On bowiem jest naszym pokojem, On, który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący pośród mur, który był przegrodą, znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój. I aby pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż, zgładziwszy przez niego nieprzyjaźń. Myślę, że ten fragment listu do Efezjan jak najbardziej wpisuje się w dzisiejsze nauczanie, a więc ten 12 rozdział Księgi Objawienia. I tutaj chcę powiedzieć, że ci, którzy oglądają to po raz pierwszy, a nie widzieli wstępu do rozdziału 12, to zachęcam do wysłuchania, dlatego że pewne fragmenty mogą być niezrozumiałe. Tam, żeśmy omawiali, jak gdyby całe otoczenie tutaj tego 12 rozdziału, z czego on wynika i dlaczego. Teraz tylko przypomnę najważniejsze rzeczy, a więc to, że wszystko zaczęło się w Edenie, tak? A więc oblubienica jak najbardziej jest obecna w Edenie. A więc zanim Adam i Ewa zgrzeszyli, oni tworzyli oblubienicę, która była miła Bogu i która była bez grzechu. A więc ich natura, jaką odziedziczyli od Boga, była całkowicie czysta, na wzór Boży, na Jego podobieństwo. W nich nie było grzechu. I ta oblubienica w Edenie była w pozycji uległości i przynoszenia owocu, a więc jest to pozycja niewiasty, kobiety. W momencie, kiedy oboje zgrzeszyli, ich natura stała się naturą grzeszną. I dzisiaj my wszyscy tą naturę mamy. My żeśmy odziedziczyli tą naturę w naszym grzesznym ciele, dlatego nasze ciało jest niedoskonałe i musi umrzeć. Dlatego musimy mieć nowe ciało i to właśnie Chrystus daje nam przez zmartwychwstanie i o tym właśnie mówi też Księga Objawienia. Ale w momencie, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, stanęli w pozycji mężczyzny, czyli w pozycji autorytetu. Oni wydarli Boży autorytet, bo sami chcieli podjąć decyzję, sami chcieli dotknąć, a więc zjadając ten owoc drzewa poznania dobra i zła, chcieli zasmakować poprzez po prostu własny autorytet, czym jest dobro i czym jest zło. W wyniku czego musieli opuścić raj i w wyniku czego oblubienica Boża stanęła w pozycji mężczyzny. Kobieta w Piśmie Świętym, najpierw Ewa, a później inne przykłady tej kobiety oczywiście są symbolem oblubienicy Kościoła, ale tego Kościoła przez duże K. Tak? I tutaj oczywiście w naszym kontekście będziemy dzisiaj też mówić, ukazywać, bo o tym mówi ten list, znaczy o tym mówi ten rozdział, o prawdziwym nasieniu. Tak? Oczywiście tym nasieniem od samego początku jest Jezus. To właśnie Miriam, Matka Jezusa, zrodziła Syna Człowieczego, który jest tym ziarnem pszenicznym. I ostatecznie też zobaczymy też Kościół, Jezus nam go tutaj objawia, który jest jak gdyby zbiorem wielu Chrystusów i o tym też żeśmy mówili, każdy z nas, który rodzi się na nowo, ma w sobie Chrystusa. A więc posłuchajmy najpierw 12 rozdział i przejdźmy do omawiania werset po wersecie. I ukazał się wielki cud w niebie, kobieta, ubrana w słońce księżyc, pod jej nogami, a na jej głowie korona z 12 gwiazd. A była brzemienna i krzyczała w bólach porodowych i w mękach rodzenia.
I ukazał się inny cud na niebie. Oto wielki rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 kolor. A jego wielki ogon wlókł trzecią część gwiazd nieba i zrzucił ją na ziemię. I stanął smok przed kobietą, która właśnie miała urodzić, a gdy tylko urodzi, pożreć jej dziecko. I urodziła syna, mężczyznę, który będzie rządził wszystkimi narodami laską żelazną. I porwane zostało jej dziecko do Boga i do jego tronu, a kobieta uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją żywiono przez 1260 dni. I nastąpiła walka w niebie. Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem i walczył smok i jego aniołowie, ale nie zwyciężyli i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został wielki smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, zwodzący cały świat, został zrzucony na ziemię. Z nim też zrzuceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, moc i królestwo naszego Boga i władza Jego Chrystusa, bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Ale oni zwyciężyli przez krew baranka i Jego słowo świadectwa i nie umiłowali swojego życia aż do śmierci. Dlatego radujcie się niebiosa i wy, ich mieszkańcy, biada wszystkim mieszkańcom ziemi, bo zszedł do was diabeł pałający wielkim gniewem, gdyż wie, że ma niewiele czasu. A gdy smok zobaczył, że został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować kobietę, która urodziła mężczyznę. I dano kobiecie dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez czas i czasy i połowę czasu z dala od węża. I wrzucił wąż ze swojej paszczy za kobietą wodę, jak rzekę, aby ją rzeka porwała. Lecz ziemia przyszła kobiecie z pomocą i otworzyła ziemię swoją gardzię i pochłonęła rzekę, którą smok wrzucił ze swojej paszczy. I rozgniewał się smok na kobietę i odszedł, aby walczyć z resztą jej potomstwa, z tymi, którzy zachowują przykazania Boga i mają świadectwo Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, w Biblii kobieta symbolizowała zawsze, jak ją czytamy, pewne kruche, słabsze naczynie. Jednak tutaj, w tym rozdziale, ona ukazuje pewną silniejszą już część, a więc oblubienicę, która rodzi w bólach porodowych dziecko mężczyznę. I tutaj, jak teologia długa i szeroka, cały czas była kłótnia, były różnego rodzaju dyskusje na temat, kim jest to dziecko mężczyzna. I oczywiście większość uważa, że jest to Jezus, ale czy rzeczywiście w tym momencie jest to słuszne założenie i od tego rozpoczniemy jak gdyby tutaj tą dzisiejszą analizę. Moja kobieta, pamiętamy, czyli Miriam, przed zmartwychwstaniem Chrystusa, przed jego krzyżowaniem i zmartwychwstaniem, porodziła syna, czyli porodziła syna człowieczego, jednego Chrystusa. I pamiętamy, żeśmy mówili to we wstępie właśnie tego rozdziału, że po zmartwychwstaniu tych Chrystusów jest wielu. A więc każdy, kto na nowo się narodzi, każdy ma w sobie żywego Boga Jezusa Chrystusa. A zatem mamy wielu Chrystusów dzisiaj obecnych, którzy tworzą ciało, czyli Kościół Jezusa Chrystusa, a tą głową oczywiście jest Chrystus. I w wersecie 5 czytamy o porwaniu tego dziecka, tak, mężczyzny. I oczywiście wiele teologów mówi, tak, to jest ten Chrystus, który wstąpił do nieba. Jednak nie do końca możemy przyjąć ten argument w tej, tutaj w 12 rozdziale, dlatego że wyraźnie jest tutaj mowa, że jest jak gdyby on porwany i powróci na okres 3,5 roku, a więc czas czasu i połowę czasu, a więc 1260 dni. Zatem gdyby w tym momencie był to Jezus, czyli Syn Człowieczy, to tak naprawdę po jego wstąpieniu musiało minąć 3,5 roku,
a po którym by był szatan zrzucony i Chrystus by powrócił. Jednak oczywiście wiemy, że takie wydarzenie nie miało miejsca. Dlatego też tutaj posiłkujemy się Księgą Rodzaju, a więc trzecim rozdziałem, dokładnie wersetem 15, gdzie jest mowa o wężu, o kobiecie i o nasieniu. I pamiętamy, tam była mowa o wężu takim starodawnym, o kobiecie i o nasieniu. Teraz tutaj w Księdze Objawienia mamy tutaj te same trzy postacie, ale w nieco innej formie. Bowiem nie ma już tego starodawnego węża. Jego miejsce zajmuje smok, czyli coś, co już przyjęło jakby doskonałą formę. Kobieta, czyli zbiorowy Chrystus, czyli i to nasienie, czyli każdy z nas oddzielnie, który tworzy ciało oblubienicy. I pamiętamy też, że to dziecko, a więc nie tylko Panie, ale wszyscy, którzy jesteśmy w Chrystusie, wierzący, nowonarodzeni, dzisiaj jesteśmy jak gdyby tym nasieniem, czyli tym ziarnem pszenicznym, które jako Chrystus wpadło do ziemi, umarło i zmartwychwstało, wydając wiele ziaren. Stąd też święto prześników, czyli pierwszych plonów, to on jest tym pierwszym plonem i to święto doskonale obrazuje właśnie ten trzeci rozdział Księgi Objawienia. A zatem Chrystus jest głową Kościoła, głową, która ma wiele członków, które tworzą ci, którzy mają dzisiaj żywego Boga, którzy narodzili się na nowo i którzy stanowią Jego ciało, którzy zostali powołani do walki z szatanem. I to jest główne dzisiaj powołanie Kościoła. A zatem Chrystus przed ukrzyżowaniem stanowi pojedyncze nasienie kobiety. Natomiast po zmartwychwstaniu to ziarno wydało wiele ziaren, w związku z tym my wszyscy dzisiaj stanowimy zbiorowego Chrystusa, zbiorowy Kościół, a więc każde jak gdyby ziarno oddzielnie tworzy Jego ciało. A więc Chrystus jest tym pierworodnym, my jesteśmy tymi, którzy się zrodzili dzięki Chrystusowi. Dlatego też w Kościele nie ma podziału na kobiety i mężczyzny, bo ten podział jest bez sensu, dlatego że wszyscy jesteśmy Chrystusowi. I o tym też żeśmy mówili w poprzednim nauczaniu. A więc Kościół jako zbiorowa osoba, czyli głową jest Chrystus, moi drodzy, Chrystus jest rzeczywistością, życiem i naturą dziecka mężczyzny. To znaczy, że on jest pierwszym zwycięzcą, a my jesteśmy kolejnymi zwycięzcami. On jest głową dziecka, mężczyzny, a my jesteśmy ciałem tego dziecka, o którym właśnie mówi 12 rozdział Księgi Objawienia. I teraz głowa dzisiaj jest w niebie, ciało pozostało na ziemi. I kiedy Chrystus na krzyżu zmiażdżył głowę węża, czyli tak naprawdę szatana, czytamy o tym w liście do Hebrajczyków, w 12 rozdziale 3 wersecie jest napisane tak. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. A więc widzimy, że w ciele Chrystusa na krzyżu dzieło szatana zostało zniszczone. I po zmartwychwstaniu Chrystus stał się życiem dla każdego, który uwierzy, a więc który go przyjmie. Dokładnie tak, jak zaczyna się list do Efezem. I moi drodzy, w nim jest życie, a więc każdy, kto ma Chrystusa, ma to życie. I jak gdyby spojrzeć na tą kobietę, to można spojrzeć, że jak gdyby ona ukazuje nam dwa aspekty. Z jednej strony indywidualny Syn Człowieczy, który mieszka w każdym z nas, i z drugiej strony kobieta jest to zbiorowy Chrystus, a więc wszyscy wierni zwycięzcy Boży. I tak jak w liście do Rzymian napisano, a Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. To znaczy, że tak jak Chrystus powiedział, że będziemy stąpować, będziemy chodzić po wężach i skorpionach, jesteśmy powołani do tego, by walczyć z szatanem i mamy wszelkie możliwe narzędzia, Chrystus nas w całości wyposażył do tego, aby jego pokonać. A zatem szatan na krzyżu
wyrok został na niego wydany, on jest tak naprawdę, on przegrał, on jest pokonany, ale my dzisiaj musimy, jako wierzący zwycięzcy, wykonać ten wyrok tutaj na ziemi. A więc podjąć walkę ze złem i oczywiście to Chrystus powiedział, że mamy iść na cały świat i szerzyć Ewangelię, bo to też jest forma walki ze złem. I to jest główne zadanie Kościoła. Moi drodzy, szatan ma być też starty wewnątrz nas, a więc wewnątrz naszej grzesznej natury, o której na samym początku żeśmy mówili, ta natura musi ulec przemianie. My sami, wiadomo, jako grzesznicy nie jesteśmy w stanie nic robić, nie jesteśmy w stanie się zmienić. To tylko Chrystus nas, nadzieja chwały, On może nas zmienić. A więc ten żywy Chrystus, który mieszka w nas, On może uczynić, że staniemy się w pełni w Nim. Ale żeby tak się stało, musimy przemieniać nasz umysł i nasze pragnienia, nasze uczucia, naszą wolę. Musimy wszystko poddawać Chrystusowi po to, aby w pełni być podlegli Jemu. I teraz przejdźmy do omówienia tych szczegółów, które właśnie mówią o tej oblubienicy. Oczywiście zanim też chciałam powiedzieć, że bardzo często tą kobietą, czyli tą oblubienicą tym kościołem, w kościele rzymskokatolickim, ich teologii jest Maria. Ale oczywiście, no, słuchajcie, no, jest mnóstwo dowodów na to, że ten opis jest bardzo wadliwy i nieprawdziwy. Powiem tylko jedno, że dziecko, które zostało zrodzone tak naprawdę po 3,5 roku musiałoby zmartwychwstać, co wiemy, że się nie stało. Ono zmartwychwstało 3 dnia, a więc cóż, ten sam początek pokazuje, że to zupełnie nie o tą historię chodzi. Żydzi też uważają, mesjańscy zwłaszcza, że tą kobietą jest Izrael, co oczywiście też jest nieprawdą. Dlatego, że on nie uciekł później na pustynię, tak? Żeby po 3,5 roku przyjść z Chrystusem, a więc i to też nie obrazuje tej oblubienicy. A więc zacznijmy od początku. Kobieta ubrana w słońce i księżyc, pod jej nogami, a na jej głowie korona z 12 gwiazd. Słońce tutaj w tym wersecie obrazuje największe, jedyne światło, tym światem jest Chrystus, nie ma większego światła od Niego. A więc kobieta tak naprawdę ubrana w Chrystusa. Chrystus, który po prostu jest naszą szatą. Pamiętamy, że Księga Objawienia mówiła o dwóch szatach. O szacie zbawienia i o szacie weselnym. Jeżeli chcemy być w królestwie, każdy z nas musi mieć tą szatę zbawienia poprzez nowonarodzenie. Natomiast jeżeli chcemy wziąć udział w weselu baranka, to nie wejdziemy tam bez szaty weselnej. A więc jesteśmy, ta oblubienica jest ubrana w Chrystusa. Natomiast księżyc, wiemy, jest odbitym, ma świeci odbitym światłem od słońca. I tym odbitym światłem jest prawo. A więc księżyc pod stopami oznacza, że jakby to wchodziło, że zakres tego prawa, to prawo by zostało podporządkowane, tak, oblubienicy. I teraz, żeby nie wdać się w jakąś głęboką teologię, powiem to takim krótkim jakby zdaniem. Szabat jest stworzony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Tak powiedział Jezus. Można by powiedzieć, że prawo jest stworzone dla człowieka, a nie człowiek dla prawa. Czyli Chrystus sam jakby przyniósł, podniósł zupełnie nowe standardy prawa. Prawo miłości, które po prostu jakby jest wypełnieniem całego prawa, stąd też jak gdyby to prawo jest dla człowieka, a nie człowiek dla prawa. Teraz korona z 12 gwiazd mówi o połączeniu Kościoła z wiekiem patriarchów. Pamiętamy syn Józefa i pamiętamy 12 jego braci, którzy się jemu pokłonili. Oczywiście Józef jest tutaj w charakterze Chrystusa, a więc wszystkie 12 pokoleń kłania się Chrystusowi. Co oznacza to, że tutaj w tej kwestii oblubienica odnosi się nie tylko do wieku łaski, a więc do Kościoła po wylaniu Ducha Świętego, ale odnosi się tak naprawdę aż do Edenu, a więc aż sięga samego Adama, ale poprzez patriarchów, poprzez
Abrahama, Izaaka, Jakuba. A więc tych wszystkich, którzy zostali wybrani przez Boga, aby objawić Jego chwałę i aby objawić tego, dlaczego Bóg pragnął nas, dlaczego nas Bóg tak ukochał, umiłował, dlaczego On tutaj przyszedł na ziemię. O tym wszystkim tak naprawdę mówi Stary, Nowy Testament i są jedną całością. A zatem podsumowując, ta niewiasta ubrana w słońcu, to jest po prostu Kościół w czasach łaski, po zmartwychwstaniu Chrystusa. Niewiasta z kolei stojąca na księżycu to Kościół w okresie, kiedy słońce jeszcze nie zaświeciło, więc Chrystus jeszcze nie przyszedł na ten świat. Ale Chrystus ten objawił się poprzez właśnie Izrael, poprzez Żydów, którzy otrzymali prawo, gdyby było odbitym Chrystusem, czy odbitym światłem, dzięki któremu mogli wejść w Boże powołanie. Z kolei te 12 gwiazd to oczywiście 12 patriarchów, czyli Kościół, którzy stanowili Żydzi za czasów Mojżesza. A zatem to jest ta korona jak gdyby tej oblubienicy. I dlatego też mówiąc o Kościele, musimy pamiętać, że obejmuje on i Żydów, i nie Żydów, a więc tak jak zaczęłam dzisiaj to nauczanie fragmentem, że to właśnie w Chrystusie został zburzony mur graniczny między Żydami i poganami, tak? Wszystko stało się jedno i to tak naprawdę ten pierwszy werset pokazuje. Połączenie od Edenu aż do Królestwa, a więc tych wszystkich, którzy przyjęli świadectwo Chrystusa, którzy narodzili się na nowo i tych wszystkich, którzy zostali wybrani poprzez pokolenie wybranych, powołanych przez Boga. I dalej czytamy, a była brzemienna, krzyczała w górach porodowych i w mękach rodzenia, jak żeśmy omówili, że porodziła to dziecko mężczyznę. I krzyk i bóle porodowe to głęboka modlitwa, a więc tak naprawdę zadaniem Kościoła, dopóki nie powstanie Kościół chwalebny, dopóki to wszystko się nie wydarzy, jest wołanie do Boga, głęboka modlitwa o to, żeby Kościół powstał w swojej chwale, w swojej pełni. I ukazał się inny cud w niebie. Oto wielki czerwony smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 koron. I tutaj jest mowa o smoku, który zostaje omówiony bardzo szczegółowo w 17 rozdziale Księgi Objawienia, dlatego nie będziemy głęboko wchodzić w to nauczanie. O tym jest 17 rozdział i też po to też, żeby aby to nauczanie o oblubienicy, po prostu żebyśmy nie wchodzili w jakiś taki dodatkowy temat. Powiem krótko, te 7 głów to 7 królów, 5 z nich upadło, jeden żył jeszcze w momencie, kiedy Jan to pisał, a następny, ten ostatni ma nadejść właśnie jako antychryst. Jeżeli Bóg nam da, to omówimy to sobie szczegółowo właśnie 17 rozdziale Księgi Objawienia. Natomiast przed niebowstąpieniem Chrystusa takie wydarzenie oczywiście nie miało jeszcze miejsca, a więc nie było, że nie objawił się jeszcze ten ostatni syn zatracenia. Zatem ta wizja absolutnie dotyczy przyszłości, a więc tego, co ma się wydarzyć w czasach ostatecznych. Musimy też wiedzieć o tym, że ten obraz tej oblubienicy jest to obraz, który jest nałożony na okres ucisku, wielkiego ucisku. A więc Bóg nie pokazuje nam po prostu, czym ona jest tak naprawdę, jej charakteru. O tym mówi list do Efezjan. Jeżeli chcemy poznać tak naprawdę, jak Bóg widzi oblubienicę, jaka ona jest i tak dalej, od tego jest list do Efezjan. Tutaj Bóg pokazuje nam, co się stanie z oblubienicą, jaki jest jej los i jakie też jest jej tutaj zadanie na te ostatnie dni. A zatem widzimy o tym smoka, który ma, jest czerwony, tak? Czerwień jest kolorem ognia, ale też jest ich kolorem krwi. A więc i może mówić o piekle, a więc o czymś, co wyszło z piekła, co jest po prostu, co pochodzi ściśle od diabła, tak? Bo on jest tym po prostu szatanem, ale też kolor krwi, który mówi o przelanej krwi wszystkich tych, którzy oddali życie za świadectwo baranka. 7 głów. 7 oczywiście jest liczbą pełną, a więc jego forma jest skończona, ukończona, jest już on w pełni bestią, która została przygotowana na czas ostateczny. A więc pamiętamy, w Księdze Rodzaju był on wężem, teraz jest on smokiem. 7 koron to 7 diademów.
A więc niewątpliwie mówi to o pewnych władzy, o tym, że każda z tych głów będzie reprezentuje jakiegoś władcę i wiemy to w przeszłości, ale także jak nałożymy to na czasy ostateczne, później omawiając 17 rok, okaże się, że rzeczywiście będzie to pewien układ, który będzie przy władzy. I dalej wychodząca z morza, oczywiście z morza wychodzi Antychryst, z piasku prorok, tak? Także tutaj mamy i smoka, i proroka, który po prostu się jak gdyby tak między tymi wersetami jest omawiany. Zatem każdy z tych królestw będzie stanowiło z szatanem połączenie i stanowi połączenie. I tu warto pamiętać, że źródłem władzy szatana jest oddanie jemu chwały. On, kiedy przyjdzie nam na sam koniec, kiedy objawi się całemu światu, dlatego że zostaje zrzucony tak naprawdę, będzie żądał najważniejszej rzeczy dla niego, tak? Wtedy, aby każde kolano się przed nim zgięło, aby każdy oddał mu chwałę. I tak samo zresztą było chwałę oczywiście Boga, chwałę boską, bo mówimy o takiej chwale. I tak samo było na przestrzeni wieku właśnie z tymi pięcioma królami, sześcioma tak naprawdę, bo ten jeden król żył jeszcze do tego Jana już dzisiaj też nie żyje. Każdy z nich żądał oddania władzy, oddania czci boskiej sobie. I dalej jego ogon wlókł trzecią część gwiazd z nieba i zrzucił je na ziemię. I stanął smok przed kobietą, która właśnie miała urodzić. A gdy tylko urodzi, pożreć jej dziecko. Moi drodzy, ta trzecia część gwiazd to jest 1/3 upadłych aniołów, o których zresztą czytamy w Słowie Bożym, którzy się zbuntowali przeciwko Bogu i poszli za szatanę. I to czytamy w Izajaszu 14:12. O jakże spadłeś z nieba, Lucyferze, synu jutrzenki, powalony jesteś na ziemię, ty, który osłabiłeś narody. Moi drodzy, pamiętamy, jak Jezus powiedział i widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. I to jest właśnie ta wizja. Ona się wykona w momencie, kiedy tak naprawdę zacznie się wielki ucisk, bo Bóg dokona sądu poprzez szatana, poprzez jego działanie, który będzie się mścił na każdym człowieku tutaj na ziemi. I kiedy szatan wraz z aniołami zostanie zrzucony, aby skrzywdzić właśnie wtedy ludzkość, właśnie podczas tego wielkiego ucisku, tak naprawdę za chwilę zobaczymy, że Bóg będzie chronił swój Kościół. I stanął smok przed kobietą, która właśnie miała urodzić, a gdy tylko urodzi, pożreć jej dziecko. I słuchajcie, to stanie smoka przed kobietą tak naprawdę jest już od momentu Abrahama. To znaczy od tamtego momentu, kiedy Bóg tworzy rasę powołanych, a więc powołanych przez Boga dla Bożego celu, bo tym celem jest trwanie w Bogu na wieczność, w miłości Jego i odkrywanie i poznawanie Jego, to tak naprawdę wtedy już staje szatan przeciwko Abrahamowi i przeciwko wszystkim ludziom na ziemi, którzy zostali wybrani przez Boga i powołani. I celem oczywiście tego wszystkiego jest nie doprowadzenie do powstania oblubienicy, jest zabijanie wszystkich Bożych ludzi, a więc ta krew, która po prostu leje się tak naprawdę od wieków. Potem też można poznać, kto jest od Boga, kto nie jest od Boga, bo ten, który zabija dzieci Boże, to tak naprawdę nie jest powołany, tylko jest tak naprawdę w drużynie szatana. I to też są owoce, po których dzisiaj możemy rozpoznać, czy dany Kościół, czy dana denominacja, czy dana grupa, czy organizacja jest od Boga. I urodziła syna mężczyznę, który będzie rządził wszystkimi narodami laską żelazną i porwane zostało jej dziecko do Boga i do jego tronu. I tu jest właśnie ten moment, kiedy oczywiście jest to mowa o Chrystusie, jeżeli mówimy przed ukrzyżowaniem, i jest to mowa o tych zwycięzcach Bożych, którzy przystąpili do walki z szatanem, ze złem na tym świecie, ale też i wewnątrz naszej natury, tak? Czyli przemienili swój umysł, przemienili swoje ciało, tak, by w całości oddać je Chrystusowi.
I słuchajcie, Kościół jest bez grzechu, a więc w nim nie ma grzechu, więc wszystko, co jest w Chrystusie, jest oblubienicą. A więc jest to naczynie nie gliniane, ale naczynie szlachetne i jest nim Chrystus. I słuchajcie, zatem jak gdyby teraz spojrzeć na to, o czym tutaj jest mowa, to wyraźnie widać jakby dwa pochwycenia. To znaczy, że zostanie pochwycona jakaś grupa ludzi, która jest w Chrystusie, na wesele baranka i pod koniec wielkiego ucisku będzie to ostatnie, jakby jeszcze jedno pochwycenie, aby ci, którzy idą już w Chrystusie, jeszcze dołączyli do tej grupy, ale ci ostatni nie będą już na tym weselu baranka. I jeżeli tak na to spojrzeć, jeżeli to spojrzenie jest właściwe, to oczywiście jest tutaj mowa o pochwyceniu Filadelfii, z tego kościoła, którego Bóg nazywa Filadelfią. Czyli są to Boży zwycięzcy, którzy nie ulegli jak gdyby finansom, nie sprzedali się, tak, mamonie tego świata, którzy nie chcieli też władzy nad tym światem, bo to są tak naprawdę dwa czynniki, które powodują, że Filadelfia przekształca się w Lądce. A więc ta czysta Filadelfia, która jest na świecie, która jest częścią oblubienicy, to właśnie ona poprzez zwycięzców zostaje pochwycona. I widzimy też, że jest jak gdyby, pozostaje na ziemi oblubienica. Czyli musimy rozróżnić, że jest kobieta i jest dziecko. Dziecko zostaje pochwycone do nieba, natomiast kobieta zostaje. A więc o czym tutaj jest mowa? Zostają ci, o których jest mowa oczywiście w listach. Jezus to wszystko wcześniej jak gdyby opisał. Pamiętamy listy do kościołów, pamiętamy Tiatyrę, pamiętamy Laodice. A więc to wszystko, o czym tam jest mowa, teraz po prostu wypełnia się w kobiecie. I kobieta uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. A więc pozostaje, dziecko zostało już pochwycone, pozostaje kobieta jako kościół. Nie jest to już Filadelfia, są to te pozostałe kościoły, czyli głównie przede wszystkim Laodicea, która, jak Jezus powiedział, musi przejść przez ogień, musi zostać w niej wypalone to, co nie należy do niego, i tak się będzie działo. Ale Bóg ma już plan, tak, dla kościoła, dla tej części kościoła, i daje jej jak gdyby pewne schronienie. I tu jest bardzo fajna analogia, która pokazuje jak gdyby wyjście tego kościoła z Egiptu. Tak jak Żydzi zostali wyprowadzeni z Egiptu, tak ten kościół zostaje wyprowadzony z Egiptu. Pamiętamy Egipt, pamiętamy Faraona. W Księdze Objawienia mamy plagi, o któryśmy mówili, i te plagi jak najbardziej, one przypominają te plagi, są niemalże identyczne z tymi, które zostały rzucone na Faraona. Tutaj jakby nad tym Faraonem oczywiście możemy umiejscowić Antychrysta, a ten Egipt to ten świat, który po prostu dzisiaj jest i którym szatan myśli, że ma władzę, a tak naprawdę już jej nie ma. I zatem mamy kobietę, która jest, ma w sobie świadectwo Chrystusa, ale nie do końca jak gdyby zachowała się tak, jak zachowała się Filadelfia. Czyli jej wewnętrzna natura nie ulega przemianie, pewne rzeczy nie zostały oddane Chrystusowi. Podążyła za władzą, podążyła za pieniędzmi, i to są te wszystkie kościoły, które właśnie ci reprezentują Laodiceę. I ona jak gdyby, tutaj Słowo Boże mówi, że Bóg ją jak gdyby zabiera na pustynię, a więc dokładnie tak, jak ratuje Żydów, właśnie umieszczając ich na pustyni. I czytamy dalej, że nastąpiła walka w niebie. Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem. I walczył smok i jego aniołowie, ale nie zwyciężyli, nie było dla nich już miejsca w niebie. I zrzucony został wielki smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, zwodzący cały świat, został zrzucony na ziemię, a z nim zrzuceni zostali jego aniołowie. A więc widzimy, pochwycenie już nastąpiło, smok w tym momencie zostaje zrzucony. Szatan, przeciwnik Boga, nie ma już dla niego miejsca w niebie. Czyli cały czas do momentu, do tak naprawdę nastania wielkiego ucisku, czyli tego 1260 dni przed przyjściem Pana, czyli połowy tego, czyli 3,5 roku,
Szatan jest jeszcze w niebie, ale tu w tym momencie zostaje zrzucony na ziemię i przegrał tak naprawdę walkę z aniołami, to oni jak gdyby ruszyli do walki i wykonali to, co do nich należało w miejscu, gdzie oni są, czyli po prostu na okręgach niebieskich. I szatan tak naprawdę, jemu się to nie podoba, bo zostaje ograniczony tylko i wyłącznie tutaj do ziemi. I w wyniku tego ograniczenia, zaraz zobaczymy, zaczyna atakować Kościół, tak? Oblubienicę. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie, teraz nastało zbawienie, moc i królestwo naszego Boga i władza Jego Chrystusa, bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed Bogiem. Ale oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo swego świadectwa i nie umiłowali swojego życia, aż do śmierci. Dlatego radujcie się niebiosa i wy, ich mieszkańcy, biada mieszkańcom ziemi i morza, bo zszedł do was diabeł, pałający wielkim gniewem, gdyż wie, że ma niewiele czasu. Wiecie, zbawienie, które przyszło przez Jezusa Chrystusa, w pełni objawia się teraz w wieku królestwa i szatan, ten sam, który oskarżał Hioba, pamiętamy Hioba, który był oskarżany dzień i noc i który tak naprawdę jak gdyby przeszedł przez pewną wielką próbę, tak teraz jest to jakby, widzimy, że tutaj lud Boży cały czas był oskarżany, ale zwyciężył szatana i o tym musimy pamiętać, bo jest to dosyć bardzo ważne, zwyciężył poprzez świadectwo, tak? Poprzez świadectwo i poprzez krew baranka. To są te dwa najpotężniejsze narzędzia Kościoła, które powinniśmy używać i które dają zwycięstwo Kościołowi. A więc zbiorowemu Chrystusowi, temu, którzy kochają Boga, zostali powołani i idą za wypełnieniem Jego celu. A gdy smok zobaczył, że został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować kobietę, która urodziła mężczyznę. Czyli widzimy tych zwycięskich wierzących, tylko pamiętajmy jeszcze jedno, że ci wszyscy, którzy zostają pochwyceni do nieba, to są ci, którzy są od czasów patriarchów, tak? Zostają wzbudzeni wszyscy ci, którzy zostali powołani, którzy wypełnili swoje powołanie przed okresem łaski i potem ci wszyscy, którzy w okresie łaski umarli w Chrystusie. I dano kobiecie dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez czasy i połowę czasu z dala od węża. A więc widzimy teraz ciało kobiety, które pozostało na ziemi, któreśmy już omówili, jakie to są kościoły. I która otrzymała skrzydła, tak? Te skrzydła są dokładnie, o tych skrzydłach jest mowa w skrzydłach orła, w Księdze Wyjścia 19 rozdziale, w Księdze Powtórzonego rozdziału w 32 rozdziale od 11 wersetu. I Bóg zatem wyprowadza tego, ten lud z Egiptu, on po prostu ratuje tą kobietę, wprowadzając właśnie na tą pustynię. Na okres 3,5 roku, czyli dokładnie na okres wielkiego ucisku. I teraz zobaczmy, co się dzieje. No, szatan, pamiętacie na początku, że było już tak wiadomo, że szatan jest bardzo niezadowolony z tego, że są ograniczone tylko i wyłącznie do ziemi i do tej przestrzeni. W związku z czym on chce w pierwszym momencie wyładować cały swój gniew. Na kogo? No, na oblubienicę, na kościół, tak? Zatem co robi? I wyrzucił wąż ze swojej paszczy za kobietą wodę, jak rzekę, aby ją rzeka porwała. Lecz ziemia przyszła kobiecie z pomocą i otworzyła ziemia swą gardziel i pochłonęła rzekę, którą smok wyrzucił ze swojej paszczy. Słuchajcie, tutaj oczywiście rzeka oznacza przeciwnika Boga, oblubienicy. I w tym momencie warto wspomnieć o historii Koracha. Historia Koracha, która oczywiście miała miejsce na pustyni, jest dokładnie opisana w 16 rozdziale Księgi Liczb. Kim był Korach? Korach był lewitą, który zbuntował się przeciwko Mojżeszowi, namówił do swojego buntu około 250 mężczyzn, w tym też niektórych z rodu Rubena. Z powodu tego buntu
kształcie, Mojżesz tak naprawdę nie wiedział, co ma robić. Dlatego, że oni buntowali się przeciwko jego autorytetowi, że on się wywyższa, że jak gdyby zbytnio manifestuje bardziej swoją władzę niż władzę Boga, tak? I Mojżesz wówczas zaczął się modlić do Boga i zaczął go prosić o pomoc, nie wiedział, co ma zrobić. I wówczas Bóg powiedział do Mojżesza, że ma oddzielić się od wszystkich buntowników, oddalić się od nich. I kiedy Mojżesz to uczynił, nastąpiły takie wydarzenia. I czytam właśnie ten fragment Księgi Liczb 16 rozdziału od 31 wersetu. Gdy tylko skończył wypowiadać wszystkie te słowa, to jest mowa o Koraku, ziemia rozstąpiła się po nim, a ziemia otworzyła paszczę i pochłonęła ich oraz ich domy i wszystkich ludzi, którzy byli przy Koraku i cały ich dobytek. I stąpili oni razem ze wszystkim, co mieli, żywcem do piekła i ziemia ich okryła. Tak zginęli pośród zgromadzenia. I teraz pytanie, w jaki sposób szatan zadziała. Czy zadziała poprzez ludzi, którzy tworzą tą oblubienicę na pustyni? Bo wiadomo, że sytuacja ich będzie podobna do sytuacji tak naprawdę Żydów, którzy wyszli z Egiptu. Czy będą mieć powód do narzekania? Jak najbardziej. Dlatego, że Kościół jest przyzwyczajony do życia w dobrobycie, do życia w obfitości i tego dzisiaj w okresie łaski doświadcza. Natomiast na pustyni będzie oddzielony, tak, od tego świata, od dóbr tego świata, będzie żywiony i chroniony przez Boga, ale widzimy z tej historii, że Korach i część z rodu Bena nie doceniła tego, że jak gdyby szatan przemówił przez nich i stali się buntownikami. Stąd też pytanie, czy część ludzi w kościele nie z buntu, a więc odlubienicy, która będzie na pustyni, też po prostu wykorzystanych przez szatana poprzez nieodnowioną naturę swoją, czyli poprzez przestrzenie, które nie zostały do końca oddane Chrystusowi, czy szatan po prostu przez ich grzeszną naturę nie zadziała. Jest to całkiem prawdopodobne. Zwłaszcza, że na pewno Bóg powoła nowych liderów, którzy zastąpią starych liderów, a więc być może biskupów i innych. W związku z czym może to też u wielu powodować niezadowolenie. Może być taka sytuacja, nie mówię, że musi, ale może, dlatego że Słowo Boże jest wierne, a Bóg to, co się wydarzyło, jak gdyby, daje nam jako obraz czasów przyszłych. I dalej czytamy. I rozgniewał się smok na kobietę i odszedł, aby walczyć z resztą jej potomstwa, z tymi, którzy zachowują przykazania Boga i mają świadectwo Jezusa i staną na piasku morskim. A zatem widzimy, że smok zobaczył, że nie jest w stanie walczyć z oblubienicą. Jest ona chroniona przez Boga. Nie ma takiej możliwości, aby cokolwiek jej zrobić, aby ze 3,5 roku ona będzie tam bezpieczna. Natomiast o czym mówi to słowo, że on poszedł walczyć z resztą jej potomstwa. Kim jest ta reszta potomstwa? A więc ci, którzy zachowują przykazania Boga, to oczywiście Żydzi, którzy nie znaleźli Chrystusa, a którzy narodzili się na nowo. Którzy nie narodzili się na nowo, ale którzy zachowują przykazania Boga. Pamiętamy, jak pisał Paweł dzisiaj do Rzymian, że mają oni założoną zasłonę. I ta zasłona jest tak długo na ich, ta zasłona oczywiście duchowa, jest tak długo na ich oczach, aż po prostu nie wypełni się czas. I w pewnym momencie ta zasłona zostaje im zdjęta. Mówiliśmy też wcześniej o tym, że sytuacja w momencie wielkiego ucisku będzie specyficzna, dlatego że nie będzie już kościoła na świecie. I zobaczcie, to słowo pokazuje nam wyraźnie, że tego kościoła nie ma. Kościół jest na pustyni. Ludzie tak naprawdę nie mają możliwości poznawać Boga. Ale Bóg daje, pamiętamy, dwóch świadków, którzy będą przez cały wielki ucisk głosić chwałę Bożą i czynić wielkie rzeczy. I teraz Bóg pod koniec wielkiego ucisku zdejmie też zasłonę wszystkim Żydom, wszystkim tym, których On wybrał, których powołał na swoją chwałę. Po to, aby oni powiedzieli, że właśnie Jezus, ten Jezus już będzie widoczny na widokręgu, jest Mesjaszem, jest Panem i jest Królem. Ale też jest jeszcze jedna grupa ludzi, o których jest tutaj mowa,
A więc ci, którzy mają świadectwo Jezusa Chrystusa, a więc jednej mowa o Tiatyrze, o której jeszmy też mówili, a więc o tych wszystkich w Kościele Rzymskokatolickim. Mówiliśmy, że jest to specyficzny Kościół, bo są to ludzie, którzy wierzą w Jezusa, ale nie są zbawieni. Co to znaczy? To znaczy, że oni nie mają żadnej szaty Chrystusowej, nie są obleczeni w szatę zbawienia. Ale poprzez świadectwo teraz, tych ostatnich dni, poprzez wielki ucisk, oni, którzy nie pokłonią się Antychrystowi, a będą głosić Jezusa Chrystusa, tak jak to czują w sercu, oddawać Jemu chwałę i cześć, dokładnie tak, jak Jezus to opisał w Kościele Tiatyry, oni dzięki temu posiądą szatę zbawienia i dołączą do wszystkich wybranych w Królestwie Niebieskim. I myślę, że jest to przepiękny obraz właśnie oblubienicy. Zobaczcie, Jezus opisuje ją w różnych aspektach, a więc w tych aspektach, tak naprawdę czterech kościołów, które mają dzisiaj świecić, które zostały na ziemi i w aspekcie też narodu wybranego, pokazuje tych, którzy mają świadectwo Jezusa, a nie mają zbawienia, tak? A więc do końca Bóg pokazuje, że jest szansa dla każdego. Do momentu, aż On przybędzie, każdy na ziemi będzie miał szansę, aby znaleźć się w Królestwie Niebieskim. I to jest właśnie dobra nowina i taki jest Bóg, który kocha każdego z nas. Tylko musimy pamiętać o jednym, że nie wejdziemy do Królestwa Niebieskiego jako grzesznicy. Bo tylko Chrystus jest tym, który wymazuje nasz grzech. Tylko Chrystus jest jedyną drogą, prawdą i życiem. I nie ma innej drogi, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. I o tym też mówi ten list. I stanął na piasku morskim. I to jest tak naprawdę początek nowej historii. A więc początek całej jak gdyby teraz historii o proroku, bo tutaj właśnie o nim mowa. I o tym, czym jest ten piasek, ale to już będziemy omawiać, jeśli nam uda. W 17 rozdziale Księgi Objawienia. Chcę ci powiedzieć tylko jedno, że bez względu na to, w jakim kościele jesteś, chcę ci powiedzieć, że tylko Jezus jest drogą, prawdą i życia. I dzisiaj jest dużo organizacji, która nazywa się Kościołem, a nie jest tym Kościołem. Dlatego jeżeli chcesz poznać Kościół, wróć i posłuchaj, co Jezus mówi do 7 kościołów, bo On tam opisuje każdy Kościół na ziemi. A więc opisuje, 3 kościoły, których już nie ma, 4, które jeszcze są. I zobacz tak naprawdę, gdzie jesteś i w jakim miejscu się znajdujesz. Bo On jest Słowem Bożym. On jest jedyną prawdą, jaka objawiła się na świecie. Więc dzisiaj stoisz i tak będzie też w czasach ostatecznych, tak będzie w wielkim ucisku, że staniesz przed dylematem, komu uwierzyć. Szatan tak naprawdę da nam Antychrysta, który we wszystkim będzie naśladował Jezusa, Mesjasza, który będzie tak naprawdę jego falsyfikatem, ale ten falsyfikat zwiedzie wielu ludzi. Więc jeżeli wierzysz w Chrystusa, jesteś wierny Słowu Bożemu, masz Ducha Świętego, nic Ciebie nie zwiedzie. Ale jeżeli nie jesteś wierny Słowu Bożemu, ale organizacją, które stworzyły własny system wiary, to powiem Ci dzisiaj, że jesteś na pozycji straconej. I jeżeli nie wrócisz do drogi prawdy, a więc do Słowa Bożego i do Ewangelii, to nie masz szans ostać się przed zwiedzeniem, jakie przyjdzie w czasach ostatecznych. A wypełnienie się tego wszystkiego, o którym ta rozmowa jest naprawdę bardzo bliskie, dlatego że większość znaków, jaka miała się wykonać dzisiaj, się już wykonała. Żydzi są w Izraelu, z powrotem mają swój własny język. Jest tak naprawdę o krok do budowy świątyni, tak naprawdę wszystko jest gotowe, a więc to, abyśmy weszli tak naprawdę w te czasy ostateczne, to może być kwestia roku, lat, kilkunastu lat. Bez względu na to, kiedy to będzie, chcę ci powiedzieć, jeżeli nie znajdziesz Jezusa, jeżeli On nie zamieszka w twoim sercu, jeżeli nie zaczniesz szukać prawdy, to On objawił sobie Boże, nie masz szans na zbawienie, nie masz szans, aby wygrać z Antychrystem, aby rozpoznać, że On jest fałszywym Mesjaszem. Niech Jezus nas prowadzi, błogosławi
I niech prawda, jaka jest, zwycięży w Twoim sercu i w Twoim życiu. Amen.